Jestem w sklepie i mam ze sobą produkt, na którym na ostatniej pozycji jest Aloe Vera Barbadensis Miller Powder, czyli proszek. Czyli co to oznacza? Że w tym produkcie nie ma aloesu. Jest sproszkowany, który nie działa. A czym jest wypełniony? O tym, o czym zawsze Wam mówiłam. Gliceryna. Gliceryna nie jest aloesem, także dobrze patrzcie na składy. Chcę Ci pokazać mydło, które zawiera w swoim składzie aż 39% czystego miąższu, stabilizowanego miąższu aloesowego. Ma również tutaj pieczęć Międzynarodowej Rady Naukowej do spraw aloesu, co jest bardzo, bardzo ważne, bo nie każda firma taki certyfikat może się takim czymś pochwalić. Tutaj mamy również dermatologiczny certyfikat. To mydło nie wysusza, nadaje się do całego ciała, a nawet można nim umyć włosy, jak się jest gdzieś na wyjeździe. Świetnie zmywa makijaż i przede wszystkim nie wysusza.